Czy wiedzieliśmy, że Kraków będzie grał bardzo agresywnie i skoczą na nas? W pierwszej tercji no, wygrywali 2-0, straciliśmy dwie głupie bramki. W drugiej tercji niestety kontuzja bramkarza uniemożliwiła nam na podjęcie jakiejkolwiek walki. Drugiego bramkarza mamy jakie, niestety no, tak jak nam możliwości pozwalają, wsypały się te bramki, jak podcięło nam to skrzydła. Tyle na ten temat. Nie mam nic do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze trener Rudolf Rochaczek. Proszę bardzo. Uważam, że z naszej strony to był dobry mecz. Tylko ta druga, trzecia tercja, że na jakości z jednej i z drugiej strony ubrało lód. On był bardzo ciężki, mokry. Woda tam była, także mogło to być jeszcze lepiej z obydwu stron. A to jak trener powiedział po zmianie bramkarzy, po prostu tam jeszcze padły dwie bramki, a już to był mecz, który się grał do jednej bramki. No ja mogę podziękować za grę, a oczywiście cieszą mnie trzy punkty, bo i gdyż wynik tak wygląda, ale to nie był łatwy mecz, a Oświęcim grał aż do końca, do ostatniej sekundy, coś chwala mu za to. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Ja bym chciał na minutkę. Nie tylko do bramkarza można mieć pretensje, bo gra ogromna u Misi i to była. Nie chcę użyć mocnych słów. No powiem, że od drugiej tercji i trzeciej nie graliśmy dobrze jako drużyna. Padły te trzy szybkie bramki, bo jeśli bramkarz traci, puszcza bramkę z linii niebieskiej, to z nadgarstka. No, ciężko się. Nie jest niebieski, z środka. No, to nie było ze środka akurat. Zaraz powiedzie, zciął do środka. Ale co robili środka. Obrońcy? Co robili ci, którzy mu pozwalali taki rajd wykonać? On gdzie był skrzydło? No to zawsze to tak się robi, że wina bramkarza, gdzie obrońcy, a napastnik gdzie był? No wjechał do środka, strzelił, no to prosty strzał. Bramkarz nie może takiego czegoś puścić. Jeśli gra w ekstralidze, nie ma szans. Pan Jakubo może pauzować, czy pan pierwszy bramkarz Sedlak? Nie jestem lekarzem, nie wiem. To w ogóle się na razie jeszcze nie wiadomo. Lekarz pracuje nad tym. Ale to jest jakaś mięśniowa, uraz, uczenia? Powiedziałem, że nie wiem. Akurat byłem w boksie, jak to się stało. Oni zeszli z nim. Nie wiem, będę wiedział dopiero później. Szanowny trener Rochaczka, panie trenerze, był pan trochę zdenerwowany pod koniec, jak Dudasz poszedł na ławkę kar, na sędziów. O co? Nie, no emocje patrzy hokeju, wiadomo, blendy robią zawodnicy, sędziowie, trenerzy. Tak bym to powiedział. Dobrze, panie trenerze, do pana Rudolfa. W środę zapada decyzja, tak, w PZHR w sprawie Kmiecika, tak? Chyba tak, no, ale to szczegóły to w klubie wiedzą, jak te papiery. Ale środa, zgadza się, że środa się coś dzieje. Ziętara jeszcze nie do gry, czy już do gry jest? Nie ma palec, także uważam, zobaczymy, jeżeli na wtorek go przygotowano. A czego pan tak wypuszcza drugi mecz Myjaka, nie ma Zielińskiego, czy to jakiś lepiej gra ten Myjak, czy tak? No nie, mamy tam parę zawodników, Cieślicki, Myjak. Ale na obronie, nie? No ale chyba Chorowski przed tym Cieślicki, także tak. Jest dobra konkurencja, aby po prostu cały czas byli w tempie, przygotowani. Oswiaciło się to, jest to dobre. Dla mnie i dla nich, dla zawodników. Mocno pana wystraszył mecz dzisiejszy w Sanoku, gdzie Jastrzębie wygrało z Sanokiem i teraz jedziecie do Jastrzębia? No, wie pan co, to jest w ogóle jedno. Jak chce ten wynik skończyć. To jest jej problem Sanoka, problem Jastrzębia, mnie to nie interesuje. No ale ta Jastrzębie będzie na fali. Interesuje mnie oczywiście, no. Jak popatrzymy na grę, to mnie interesuje, ale jak się to zakończyło? Ja nie trenuję ani Jastrzębie, ani Sanok. Gdyby to było 20-0. Nie, ja pytam się w kontekście, że Krakowia jedzie teraz do Jastrzębia. Ja powiem tak, troszeczkę żartuję teraz poważnie.
jest, ja uważam, 6-7 zespołów, którzy może walczyć do tu o czwórkę. To nie jest powiedzenie, że ktoś dwa mecze przegrał i że kolejnych 5 nie wygra, a odwrotnie. Także to jest bardzo ciężkie. Wiemy, że każdy mecz będzie bardzo ciężki, a zdajemy sobie sprawę z tego, że w Jastrzębiu będzie wyjątkowo ciężko. Zdaję sobie z tego sprawę, także, ale na pewno mnie nie wystraszyły jako to. Nie chciałem pana sprowokować, tak? Ale jak zawsze wybrzmieć. Ale nie robisz. Miałeś chyba w tym okieju nie wystraszy nic. Do trenera Piątka, dlaczego zabrakło Wałysiaka dzisiaj? Nie był wystawiony do składu. No właśnie, no ale z jakiej przyczyny? No, nie było przyczyny. Moja decyzja. Aha. Tak samo zerowanym oczywiście, tak? Tak. Pytanie do trenera Piątka, czy gdyby uraz bramkarza pierwszego okazał się poważniejszy, to ma pan jakieś pole manewru, bo na przykład Zborowski przecież był bramkarzem i teraz jest bez kontraktu. A, to że był, no nie. Nie jest powiedziane, że będzie. Nie, no, ja no mam tam pola manewru. Pierwsze muszę się dowiedzieć, co w ogóle jest z Toliborem i później podejmę decyzję. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję bardzo. Jeszcze wyróżnienie oczywiście.